I won't let it be. No. Beautiful genocide. Give me your soul, man. With your heart in the palm of your hand. Na rzęsach nie chodziłeś? Nie, nie. No, trochę. Minimalnie. Już? Lubimy? Pocieszymy się. Idę po numerek. Ale tak? Co? Tak, dzieci by to wykonały. Ale to nie udajemy, on mówi
A kto będzie biegał jak ten maraton, to będzie na tej karuzeli, która bujał się, a tu przebiegniemy. Tutaj jest z nami też Zbysiu z Czerska, niewidomy, który będzie go prowadził tu na, to się nazywa przewodnik, tak. O, przewodnik z nim będzie biegł, także brawo Zbysiu. I witam tutaj najstarszego zawodnika, 80-latka, Zbysiu Wiśniewski, Florian Chojnice. Zbysiu ma 80 lat, także jest najstarszy. I najmłodszy też jest zawodnik, tutaj widzę Filip, chyba tak? Tak, widzę, że... No i myślę, że każdy zdrowo, pięknie i bez żadnych. To jest w tym roku, jakby były konkurencja organizatorów, którzy nie mogą organizować wszystko stworzyli. Myślę, że ufundowali jakieś nagrody i puchary dla grup wiekowych, tak? No i dla najlepszego zawodnika i zawodniczki. Także można i się pościgać teraz w tym roku. Także życzę wszystkim udanego biegu i żeby to sportowo, rywalizacja była sportowa. Dziękuję. Brawo, Rysiu! Yeah.
gotowi! Uwaga! Uwaga, zaciął się! Brawo! Miałem być bliżej wygraną, a to co? Ostatni będą... Z nami burmistrz Więcborka, Waldemar Kuszewski. Znowu na maratonie u Rysia, u Ryszarda Kałaczyńskiego. Jak impreza? No myślę, że frekwencja dopisała, pogoda również, pogoda jak dla biegaczy. No może troszeczkę za ciepło, aczkolwiek i chmury się pojawiają też, także myślę, że dobrze. Za ciepło w porównaniu z tym, co się działo w zeszłym roku, to jest wypas. Rzeczywiście, w porównaniu do zeszłego roku pogoda jest o niebo lepsza. Dobra, ile pan przebiegł, bo to już nie jest pierwszy raz, nie? Ile dzisiaj się udało? Dzisiaj 3 kółeczka, czyli półmaraton. Okej. Od samego początku kadencji wspiera pan tą ideę tutaj biegania przez Ryszarda Kałaczyńskiego. Dlaczego? Sport, bieganie, no jest to forma wypoczynku, jak również integracji, ale również rozwoju i zajęcia dla młodych i nie tylko młodych ludzi. Dobra, czy taka impreza, bo to jest tak, 367 maraton, rok temu zapowiadaliśmy, że tak co roku, 15 sierpnia, czy to jest to, co Was z punktu widzenia organizacyjnego już interesuje, to już jest to, co chcecie osiągnąć, czy macie nadzieję, że za kilka lat, nie wiem, to będzie naprawdę wielka impreza, jeszcze większa, dużo większa? Oczywiście, jeżeli frekwencja będzie dopisywała i co roku będzie ta impreza się rozrastała, a mamy taką nadzieję, że ta impreza na stałe się wpisze do kalendarza wielu biegaczy, bo mamy tutaj naprawdę dzisiaj znakomitych biegaczy. I mam nadzieję, że w kalendarzu na stałe ta impreza u nich będzie. Dobra, dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz idę na konia, ale tego prawdziwego. A to nie jest prawdziwe.
zajmi sobie tutaj, dobra? Do tego. Cztery. No właśnie, brawo dla pana Rysia, 367 maraton zaliczony. No, zaliczony i jak gdyby wszyscy się tutaj spisali, przyjechali
na ten bieg, na jubileuszowy, jak gdyby honorować to, że jest to 366 maratonów zrobionych, a teraz jest 367. Jak się biegło? Bo w zeszłym roku tutaj panował niemiłosierny upał, a dzisiaj jest chyba trochę lżej. No, dzisiaj jest naprawdę dobrze. Wszyscy tutaj, którzy chcą ukończyć maraton, mają szansę właśnie pierwszy raz dobrze ukończyć. Właśnie poleciały dwie dziewczyny, które chcą zrobić tutaj pierwszy raz w życiu maraton. Więcej takich było? Orientujesz się, jak to wyglądało tutaj, jeśli chodzi organizacyjnie? Tak, to było pięciu chyba, co chcą ukończyć pierwszy maraton, a takich co półmaraton, co chcieli spróbować swoich sił, też dużo przyjechało właśnie. Dobra, spotkamy się za rok na 368? No nie wiadomo, jak to będzie, bo to wiadomo, że organizacyjnie tu zobaczymy, jak to burmistrz, jak tutaj wszystko się tutaj zgodzi. Bym chciał, żeby był następny, no może nie taką pompą już, ale na pewno coś tam spróbujemy zrobić. Dobra, za rok to jeszcze jest trochę czasu, a jakie najbliższe plany? Nie wiem, spartatlon za chwilę się zaczyna? No może spartatlon nie, ale bieg 24 godziny Mistrzostwa Polski w Krakowie 3 września. To prawie, Rysiu, że masz kontuzję? Może niezbyt poważną, ale bardzo dokuczliwą? No, takie zmęczenie materiału, mówi doktor, i mam sobie odpuścić na 2 miesiące biegania. Problem tam z trzeszczką, tam pod dużą stopą, ale to jest wszystko w głowie, nie? Odpuścić na 2 miesiące, a co z tym projektem Witunia Weekend Marathon? Na razie przerwa? Tak, no na pewno listopad, grudzień będzie przerwa, nie? Dobra, to co, do zobaczenia następnym razem na tej samej trasie. No, dziękuję i słuchaczom tak samo dziękuję za wspieranie mnie w radiu, moi projekty. Dzięki bardzo. Dzięki. Proszę Państwa, czas zacząć tą najważniejszą chwilę, na którą wszyscy w tej chwili czekamy. Chciałabym serdecznie, zanim wszystkim podziękuję i przedstawię, co tutaj się dzisiaj działo, chciałabym zaprosić na scenę najważniejszą osobę, która dzisiaj, bez której ten bieg po prostu nie mógłby się odbyć, ponieważ pan Rysiu to wszystko zainicjował. Zapraszam na scenę pana Ryszarda Kałaczyńskiego. Witam. Po zakończeniu maratonu jeszcze wiem, że dwie osoby kończą, trzy, tak? Pierwszy raz biegną, Jolka już tak, ale Ela Żołądkiej pierwszy raz i trzeba będzie ją dopingować. Naprawdę chciałbym wszystkim podziękować za zorganizowanie tego, bo ja może jestem tym winodajcą, ale naprawdę wszyscy się zaangażowali. Strażacy, może biegacze widzieli, jak strażacy nas obsługiwali. Brawo strażacy! Bardzo we wsi tutaj koło gospody wiejskiej ze Sołtysową. Brawo! Myślę, że geniu Bałza nawet wykosił tutaj nam trawnik, żeby miały gdzie samochody i parkingi. Też brawo. Nawet tutaj była moja ciocia, co ma 97 lat, była mnie odwiedzić tutaj, też dla cioci. I myślę, że my tutaj mieszkańcy możemy minutą ciszy uczcić. Niedawno zmarł tutaj też nas kibic, przez rok czasu kibicował. I my żeśmy teraz w Witunia Weekend Marathon biegali, to też nam dopingował. A niedawno odszedł Tadziusz Plit, także minutę ciszy dla Tadzia. O, dziękuję, bo to się należy, bo naprawdę zawsze był z nami, biegał, my żeśmy biegali on rowerem, kiwał nam i niestety go tam pokonała choroba. Dziękuję. Chciałbym jeszcze tutaj pogratulować naprawdę za zorganizowanie burmistrzowi, jednemu wiceburmistrzowi. Tutaj kierunek, stowarzyszeniu kierunek Więcbork. No nam dogrywa orkiestra pięknie cały czas. Brawo dla orkiestry, bo naprawdę nam pięknie gra. Młodzież, która podnosiła ciężary.
brała tutaj udział. W ogóle renomę zrobiła tutaj ta cała fachowo, jak się nazywa? Trampolina. No naprawdę myślę, że od małego dzieciaczka tu wszyscy się bawili. Jest tutaj, przyjechał też do nas z Warszawy Andrzej Radzikowski, który jest wicemistrzem Europy w biegu 24-godzinnym, mistrzem Polski w biegu 24-godzinnym. Na pewno chce go wygrać. I zrobił rekord trasy, 2 godziny 54 minuty. Na tej trasie naprawdę, no myślę, że ten asfalt polany przez burmistrza, ten kilometr dało tu nadwagę, bo ostatni rekord był 2 godziny 56 minut, także, ale się cieszę, bo to jest mój przyjaciel, mój kolega i tak samo wielki tu Krzysiu z Poznania Lipiński. Król maratonów polskich, który jest i zawsze z nami tutaj jest, Jurek Bednarz Poznania. Na razie jest niepokonany i jest pełen szacunek dla tego. Pojechał najstarszy, bo musiał jechać najstarszy uczestnik naszej imprezy, Zbysiu Wiśniewski ze Schojnic, Floriana, 80 lat. I naprawdę szacunek, dwa kołka zrobił, także dla Zbysia. Był niewidomy Zbysiu, tak samo z Czerska pojechał. Też mu szacunek, bo on przebiegł, nie wiem, cały maraton, tak? Koledzy, którzy tutaj, a dla mnie najbardziej było zachwycające i się cieszyłem, że ta Monika Wyrobek, która jest wychowanką tutaj, wygrała w kobietach, ale nie wiadomo jak to będzie. Zobaczymy. Jeszcze raz z mojej strony dziękuję wszystkim, którzy przyjechali i uczestniczyli w tym moim jubileuszowym biegu. Chciałbym też na scenę zaprosić pana burmistrza Waldemara Kuszewskiego o to, aby uhonorował pana Rysia. A jeszcze widzę, że to tor dobry jest, nie ucieka. Szanowni państwo, jeszcze raz bardzo się cieszę, że dzisiejsza impreza udała się, że pogoda nam dopisywała. Tak jak rok temu zapraszaliśmy, wielu z was przyjęło to zaproszenie, także bardzo serdecznie wam dziękuję za to, że przyjechaliście do Więcborka, do gminy Więcbork, do Wituni. Szanowni państwo, korzystając z okazji, chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować Ryciowi Kałaczyńskiemu, ponieważ no, uważam, że jest to jeden z bardziej znakomitych osób z naszej gminy i wielki promotor sportu, biegania, ale przede wszystkim też naszej gminy, gminy Więcbork. Dlatego jeżeli pozwolicie, uhonorujemy go statuetką. Co prawda szczęśliwi czasu nie liczą, ale Rysiu, myślę, że ten zegarek się przyda. Podziękowanie dla pana Ryszarda Kałaczyńskiego za popularyzację biegów oraz promocję gminy Więcbork. Jeszcze raz wielkie brawa dla Rysia. Jeszcze bardzo króciutko, szanowni państwo, oczywiście podziękowań będzie cała masa. Ja chciałbym jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Kierunek Więcbork. Nie, Rysiu, zostajesz. Młode stowarzyszenie, które podjęło się organizacji dzisiejszej imprezy, także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim członkom tego stowarzyszenia. Dziękuję i teraz w skrótach. KGW, OSP, MGOK, tak?
Policja. Policja, tutaj nie znam skrótu, APO to myślę, że nie. Szanowni Państwo, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten dzisiejszy maraton wyglądał tak, a nie inaczej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy uczestniczyli w dzisiejszych biegach. Jeszcze symbolicznie od naszej pani prezes drzewka do wsadzenia. Wiadomo dlaczego. Dla wszystkich biegaczy i dla pana Ryszarda oczywiście tort. Kibice również mogą się poczęstować. Teraz poproszę pana Rysia, pana burmistrza i panią Ludmiłę Piekałkiewicz-Geruzel o to, aby pozostali na scenie i wręczali nagrody dla poszczególnych osób z poszczególnych kategorii. W kategorii 18-29 kobiet najlepszą kobietą jest pani Monika Wyrobek. Nie pokój się. O, na jedno trzymam głową. O. Tak. Najlepszym mężczyzną w tej kategorii okazał się pan Wojciech Wejnar. Brawa. W kategorii 30-39 najlepszą kobietą jest pani Joanna Gotowt-Papiewska. Nie ma pani Jasi? Nie ma pani Jasi? Jest, jest. Biegnie, biegnie! Biegnie, biegnie. Najlepszym mężczyzną w tej kategorii jest pan Andrzej Radzikowski. Gratuluję, wielki zaszczyt. Dziękuję. Wielka radość, że taka osoba przyjechała do nas, do Wiczuni. Nie, no to... I biegała z nami. Dla Rysia. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Andrzejku, koperta. No, no. I się przyda. Dzięki. Ja się tutaj. Jeszcze mamy nagrody. Po drodze w samochodzie. Dziękuję bardzo. A gratuluję do biegu. O, dziewczyny do biegu. Brawo. Dzięki. Dziękuję. Dobiegły nasze dziewczyny, Jola i Ela. Brawo!
Następna kategoria 40-49. Pierwsze miejsce wśród kobiet zajęła pani Anna Patura. Ania! No Rysiu, co tu się u ciebie dzieje? Pierwsze moje miejsce! Dzięki, dużo pomysł. Super. Dzięki, o! Fajnie. Dzięki. Gratulacje. Zapraszamy do zdjęcia. Dzięki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na razie. W tej kategorii najlepszym mężczyzną jest pan Krzysztof Brączyk. Brawo Krzysztof! Gratuluję. Dzięki. Proszę bardzo. Krzysiu, mamy zaszczyt, będzie tylko PLT. Oj, dziękuję. To nie ma kubka. Dla młody, proszę. Oj, dziękuję. O Boże, no. 19 mieszkań. Chodź, dziecko na działce się przyda. A tak niedawno nie, słabo biegał, nie? Fajnie. Dziękuję bardzo. Krzysiu. Super. Następną kategorię rozpoczniemy od mężczyzn, ponieważ dziewczyny dopiero wbiegły na metę. Nie wiem, która z nich była pierwsza. W kategorii 50-59 najlepszym mężczyzną jest pan Krzysztof Lipiński. Wszystkiego dobrego za to pierwsze miejsce. Kucharek. Dziękuję bardzo. Jola Ciela. Kto był pierwszy? Ja nie wiem. Ja! Czy ja mogę się dowiedzieć od Tomka, która z kobiet... W kategorii 50-59 była pierwsza. Jola czy Ela? To zapraszam obie panie. Będą musiały się niestety podzielić nagrodą. Zapraszam do nas panie w kategorii 50-59. Jolę Bąkowską i Elżbietę Żołądkiewicz. Zapraszam serdecznie. Dobra, proszę, statuetka. Jolka, proszę, kopertę. Kopertę, proszę. Coś czuję, że na koniec jeszcze będzie zumba. Może być. Może, ale to jest. Jeszcze? Jeszcze? Oj, ty panie bardzo. Dobra, dziękuję. Dziękujemy. Ja już jeszcze raz dziękuję. Przyniosłem.
Ja wrzuciłam ją w zielone, nie pani, dałam. I ostatnia kategoria, 60 plus, niestety nie mamy tu zwyciężczyni wśród kobiet, a najlepszym mężczyzną jest pan Zygmunt Łuczkowski. Zygmunt, tutaj mamy zaszczyt wręczyć ci kopertę. Tak? O, właśnie. Ja, ale nie ma czartu. Panie do rządu nie. Dziękuję. No i jo. Dobrze, że właśnie zabrali. Zyga serwisanta zabrał ze sobą, także da radę. Dobra. Dziękuję bardzo. Jeszcze chwila. Teraz proszę państwa, najważniejsza kategoria. Open kobiet i open mężczyzn. Najlepszą kobietą, która przebiegła 367 maraton z panem Ryszardem Kałaczyńskim jest pani Monika Wyrobek. No Monika. Jeszcze raz gratuluję, wytrzymałaś, chociaż przed tym ostatnim punktem byłem bardzo wystraszony. O, dziękuję. Widziałem. Jeszcze raz gratuluję. Proszę Monika, proszę kubeczek, taki piękny do odbicia tutaj. Ja nie wiem, Monia. Monika, jeszcze mało kubeczek. Monika, staje jeszcze raz tak, ładnie. Najlepszym mężczyzną w kategorii Open jest pan Andrzej Radzikowski. Masz wrażenie, jakbyś to już się wyrzucił. Dzięki. Ode mnie zobacz ładnie. Przyda się. Gratuluję. Dziękuję. Monia mówi gratuluję, Andrzejku. Tak. Tu, o. Brawo! Dziękujemy. Jeszcze raz gratuluję. I zapraszamy. No dobrze, zaraz. Nie, częściej. Fajnie, dzięki.